Witam serdecznie. W tym odcinku zajmiemy się recenzją powerbanku od TP-Linka o pojemności 10 400 mAh, więc zapraszam na recenzję. Tak, oto się prezentuje nasz powerbank, model TP PB10400 o tej samej pojemności. Mamy wymiary w talach, napięcie 2 A przy 5 V. Dodatkowo mamy poziom naładowania, latarkę i ochronę. Możemy ładować smartfony, tablety, słuchawki swoje bezprzewodowe, kamery czy nawet przenośne konsole. Można ładować jednocześnie dwa urządzenia naraz. W zestawie mamy powerbank, kabelek, etui, które będziemy mogli przenosić i instrukcję użytkownika. Więc przystępujemy do testu. Oto nasz powerbank. W pudełku nic więcej nie ma. Taka kosteczka, przewód, mikro USB, woreczek, w którym zalaga TP-Linka, w którym będziemy przenosić nasz powerbank. Mamy 4 diody informujące o stanie naładowania. 4 to jest od 75 do 100, co diodę to spada nam o 25%, aż nie mamy diody. Jeśli dioda nam jedna będzie drgała, to znaczy, że mamy słaby powerbank od 0 do 10% i trzeba go jak najszybciej podładować. Mniejsza z tym. I tak oto się prezentuje. Tutaj mamy wejście micro USB do ładowania. No i na górze mamy oznaczony, który port ładuje 1 A, który 2. Tu mamy diody, mamy przycisk sprawdzenia. Powerbank jest rozładowany kompletnie. Co widać? Nie, rozładowany kompletnie. Musimy go pierw naładować. Zapraszam po tym, jak nasz powerbank się naładuje.